Pocieszajcie mój lud. Słowa, które otwierają dzisiejszą liturgię, słowa są jak klamra domykająca nasze rozważania rekolekcyjne. Pierwszego dnia mówiliśmy sobie w czwartek wieczorem o tym, że Bóg nas stworzył, żebyśmy byli święci, że do tego nas przeznaczył, przeznaczył nas dla nieba, przeznaczył nas dla chwały. Taki jest Jego zamysł. Dał nam wszystko, czego do tego potrzebujemy. Każdemu trochę inaczej, bo każdy z nas jest trochę inny. Ale żeby każdy z nas mógł stać się jakby perłą w Jego koronie. W piątek mówiliśmy jakby krok dalej, idąc o tym, że te dary Boże często odrzucamy. Wybieramy swoją drogę, w efekcie czego lądujemy w krzakach ze wstydu i oskarżamy wszystkich naokoło o to, co żeśmy sami zrobili. Ale Bóg nie traci w nas wiary. Nie odwraca się od nas. Nie odrzuca, chociaż sam jest odrzucony. Przeciwnie, szuka dróg, żeby do nas dotrzeć i szuka sposobu, żebyśmy mogli wrócić. Ostatecznie sam staje się jednym z nas. Przyjmuje z niepokalanej dziewicy Maryi ludzkie ciało. Naucza, głosi. Daje różne znaki Bożego działania wśród ludzi. Uzdrawia, uwalnia od złych duchów, wskrzesza. A nadal nie jest słuchany. I ostatecznie zostaje odrzucony i ukrzyżowany. I nadal się nie odwraca. Ale zmartwychwstaje i przychodzi do tych, którzy od Niego uciekli. Przychodzi i mówi: pokój wam. Bo grzech nie jest ostatnim słowem w historii człowieka. I wczoraj mówiliśmy, znowu idąc dalej w tej historii zbawienia, która się toczy. Mówiliśmy o tym, że kiedy przychodzi do nas ze swoim orędziem, to ma jakby podwójny motyw. Po pierwsze, zależy mu na Tobie, na mnie, na każdym z nas. Przychodzi do nas, bo go ciągnie do nas Jego miłość. Tak jak Augustyn mówi, stworzyłeś nas dla siebie i niespokojne jest nasze serce, póki nie spocznie w Tobie, tak możemy jakby to odwrócić i powiedzieć, że Boże serce jest niespokojne, póki nie przylgnie do serca człowieka. Bóg nas szuka, tak jak Adama pyta, gdzie jesteś, gdy Adam po grzechu się schował, jakby uciekł przed Bożą obecnością. Tak Bóg chodzi za nami i woła, gdzie jesteś? I ten pierwszy motyw, że nas szuka, nas, którzyśmy się trochę pogubili i nam wstyd. I byśmy chcieli wrócić, a nie wiemy jak. On do nas przychodzi ze swoim pokojem. Ale przychodzi nie tylko ze względu na nas. Przychodzi też ze względu na tych, którzy tak głęboko się zaszyli w ciemnościach. Tak bardzo się odcięli od Niego, że nie ma jak do nich dotrzeć. Nie dadzą Mu tej szansy. I do nich chce nas posłać.
Ciebie i mnie. I możesz się zapytać, a co ja mogę, biedny żuczek? Ano możesz. To jest przedziwne doświadczenie. Wiecie, jak spotykamy się czasem przy porannej kawie i troszkę omawiamy to, co się dzieje w domu, w pracy naszej pasterskiej. Dzielą się ci, którzy chodzą po kolędzie, że bywa tak, że drzwi zostają zamknięte, bo nikt tam nie mieszka. Albo drzwi zostają zamknięte, chociaż ktoś mieszka i słychać, że mieszka i jest, ale nie otworzy. Twardo. A są tacy, którzy drzwi otworzą tylko po to, żeby pokazać, że mają zamknięte serce. I tylko nieliczni otwierają, żeby przyjąć, żeby razem się pomodlić, żeby Boga uwielbić, żeby się do siebie nawzajem uśmiechnąć i podać sobie ręce. I wiecie, kiedy pochylałem się nad tym słowem, przygotowując nasze rekolekcje, zobaczyłem, że jedynym sposobem do tego, żeby dotrzeć do tych, którzy mają zamknięte drzwi i serca, to jest to, żeby do nich doszli ich sąsiedzi. Jako tajni agenci Jezusa. Ci, od których się mogą nie spodziewać, że nagle prosto między oczy otrzymają wiadomość: Bóg Cię kocha i Cię szuka. Tu nie chodzi mi do końca o to, żeby, wiecie, związać kogoś takiego, przykuć do kaloryfera i mu walnąć traktat teologiczny o zbawieniu w Jezusie Chrystusie. Bo mógłby nie zdzierżyć i wyrwać się i tym kaloryferem mam przywalić. To nie jest dobry pomysł. Ale wiecie, w spotkaniach, w takich miejscach, gdzie się człowiek nie spodziewa opowieści o Bogu ukrytym, w takich miejscach można rzeczywiście wiele zdziałać. Cichy uśmiech w kolejce do kasy w supermarkecie. Dzień dobry i jakieś dobre słowo jeszcze w prezencie w windzie albo czekając, zanim winda przyjedzie. Pomoc przy wniesieniu wózka albo zakupów. Albo jakiś gest, jak wyciągnięta chusteczka komuś, u kogo widzimy, że łzy stoją w oczach. Każdy z tych gestów może być kluczem, który otworzy serce do tego, żeby ten ktoś, kto Boga kiedyś dawno odepchnął, żeby zaczął słuchać. Kiedyś byłem świadkiem takiej historii. Pewien człowiek, mocno zaprzyjaźniony z Panem Bogiem, miał jakiś taki dar, że jak się z nim rozmawiało, to człowiek jakoś się tak uspokajał. Dziwnym trafem, ale to za każdym razem, jak się z nim rozmawiało, to rozmowa skręcała prędzej czy później na Pana Boga. Tak po prostu. Wiecie, to tak jak czasem są tacy ludzie, z którymi niezależnie na jaki temat się rozmawia, to prędzej czy później wylądujemy, że tutaj pies jakiś pogryzł, a tam był wypadek, a ten był, tamci się pokłócili, a ten kogoś tam zamordował. Wiecie, tak jakby się gazetę otwierało, którą ożywi tylko świeży trup na pierwszej stronie. W przypadku tego człowieka było dokładnie na odwrót. Z niego tak emanował spokój, łagodność, dobroć. Przy jednocześnie dosyć takim dużym radykalizmie, ale nie narzucającym się.
To był radykalizm tak bardziej do środka niż na zewnątrz. Za każdym razem, jak żeśmy rozmawiali, choćbym zaczął od filmu, sportu, pogody, no cokolwiek, prędzej czy później było o Panu Bogu. No i ten ktoś mi opowiedział historię z jednego z takich spotkań, bo to nie było tylko moje doświadczenie, że z czasów szkolnych się pojawił gość z mocno stresującą pracą, któremu no, często taki nabuzowany, naładowany, ale lubił przychodzić i pogadać, bo się uspokajał. Ale tylko do momentu, aż oczywiście pojawił się w rozmowie Pan Jezus. No i się delikwent, który z Panem Jezusem kontaktów nie utrzymywał i listów nie wymieniał, więc jak słyszał znowu o Panu Bogu, to się też na nowo gotował z innego tytułu. Więc w końcu nie wytrzymał ów, nazwijmy go Konrad. No nie jest jego imię, ale dlatego bezpiecznie można mówić. Więc Konrad się strasznie zdenerwował, za którymś razem nie wytrzymał i mówi temu mojemu przyjacielowi, mówi, słuchaj, przestań mi tak dawać o tym Panu Bogu za każdym razem. Wiesz, że jestem niewierzący. A ten mój przyjaciel, nie w cieniu bity, mówi tak, słuchaj, czemu przychodzisz? No bo jesteś zdenerwowany i jakoś w rozmowie ze mną zawsze się uspokajasz. Jak ty myślisz? Skąd ja mam ten spokój? Karmię cię tym, czym żyję. Chcesz spokoju? Spotkaj Jezusa. No tamten się zagotował. Podobno się rozstali. Jak dalej historia się potoczyła, nie wiem. Ale myślę, że ziarno zasiane, wiecie, ono poczeka, poczeka i we właściwym momencie wystrzeli. I to jest wasza rola, moi drodzy. Żebyście wy, świeccy, w tych miejscach, gdzie ksiądz nie ma wejścia, bo koloratka działa jak szlaban, żebyście w tych miejscach wy byli znakiem Jezusa. Cichym, łagodnym, uśmiechniętym, pogodnym, niosącym przebaczenie, dobroć, ciszę. Ale żeby to się stało, to serca muszą być nakarmione ciszą, spokojem, dobrocią, łagodnością. Muszą być nakarmione Duchem Świętym, bo nie damy ludziom nic, czym sami się nie karmimy. Rozumiecie? Chcemy, żeby nasz dom był inny, świeży, pełen życia, to najpierw sami się musimy życiem nakarmić. Chcemy, żeby było Boże Narodzenie, nie na zasadzie kartki zerwanej z kalendarza, tylko żeby to święto rzeczywiście było, że z Chrystusem świętujemy Jego urodziny. Żeby Boże Narodzenie było Boże. Chcemy? No to trzeba Go zaprosić i przyjąć i pozwolić Mu mieszkać. Nie ma innej drogi. Bez obaw. On niczego nie przychodzi zabierać. On niczego nie przychodzi niszczyć. On przychodzi puste naczynia napełnić. Głodnych nakarmić. Spragnionych napoić. Odziać nas na nowo w szaty czyste, piękne, świeże. Chce nas obmyć z naszych grzechów. Chce nas pięknie uczesać, tak żebyśmy wyglądali odświętnie. Zobaczcie, ile wysiłku my wkładamy w przygotowanie świąt, żeby mieszkania były takie wyglancowane, okna wymyte. Wiadomo, że następnego dnia po myciu okien będzie padał deszcz. Ale i tak, twardo myjemy okna, szyby, tak. Dobrze to. Nic z tym złego nie ma. Pierzemy, wkładamy odświętne ubrania. Tak się napracujemy, nagotujemy mnóstwo rzeczy. Tak się napracujemy, że jak siadamy do stołu, to tylko patrzymy. Kto się odezwie, to mu przywale. No i święta, które miały być pełne radości, spokoju, ciszy, łagodności, kończą się w atmosferze skandalu. W ilu domach
Dlaczego? Bo ten, kto miał być najważniejszy, miał być gościem honorowym, nie został zaproszony. A nawet jak został zaproszony, to go nie wpuszczono. Nauczyć się żyć z Jezusem w naszych czasach jest trudno, bo my żyjemy strasznie szybko. Żyjemy strasznie gwałtownie i chcemy wszystko teraz, natychmiast, już. Chcemy, żeby było po naszemu. A Pan Bóg mówi, nie, nie, kochanie, wszystko w swoim czasie. Na spokojnie, gdy pora nadejdzie, to się zdarzy. Jest trochę starszych, ale są też dzieci. Ja pamiętam, jak byłem mały, czekanie na pierwszą gwiazdkę było straszne po prostu. No człowiek jak na owsikach po prostu, jak na rozpalonych węglach, z nosem przy szybie. Kiedy będzie pierwsza gwiazdka? Dziecko czekało na prezenty. Fakt, trzeba było jeszcze było odcierpieć obiad i deser, zanim do tych prezentów doszło, ale ostatecznie były. Okej. Jeszcze po drodze trzeba było śpiewać. To było straszne. Bo odwlekało ten moment, na który się czeka. Ale dzisiaj zobaczcie, my żyjemy już tak, że czekamy, kiedy to się wszystko skończy. Gdzieś zgubiliśmy Boże Narodzenie. Czas rekolekcji miał nam pomóc na nowo wejść w postawę czekania. Nawet jeśli by się miało dłużyć, żebyśmy na nowo, jak małe dziecko, nos przykleili do szyby i zaczęli wyglądać Jezusa, tej naszej pierwszej, najważniejszej gwiazdki. Tego, który nas przyprowadzi do zdroju życia, do zdroju zbawienia. Wielu nie ma tej radości. Robią obiady świąteczne, dają sobie prezenty, nie mając pojęcia z jakiego powodu. Możemy im zanieść Jezusa. Nie bójcie się. Bóg wam da słowo. Bóg wam podpowie, co i kiedy powiedzieć. Tylko trzeba posłuchać. I tak jak święty Jan mówi, idzie za mną mocniejszy ode mnie, tak za każdym z nas idzie mocniejszy i da słowo, podpowie, poprowadzi. I nas, i tych, do których nas pośle. I to może być Boże Narodzenie. I będzie, jak Bóg na niebie.